Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Jana w rozdziale 5 w wersetach od 1 do 14? Potem było święto żydowskie i poszedł Jezus do Jerozolimy. Jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i sparaliżowanych. Był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już przez długi czas choruje, powiedział mu: czy chcesz być zdrowy? Chory odpowiedział mu: Panie, nie ma człowieka, który wrzuciłby mnie do sadzawki, gdy woda zostanie poruszona, a gdy idę, inny przede mną wchodzi. Jezus powiedział mu: wstań, weź swoje posłanie i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek. Wziął swoje posłanie i chodził. A tego dnia był dzień odpoczynku. Wtedy mówili Żydzi do uzdrowionego: jest dzień odpoczynku, nie wolno ci nosić posłania. Odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, powiedział mi: weź swoje posłanie i chodź. Pytali go: kto jest tym człowiekiem, który ci powiedział: weź swoje posłanie i chodź? Uzdrowiony nie wiedział, kto to jest, bo Jezus odszedł, ponieważ wiele ludu było na tym miejscu. Potem znalazł go Jezus w świątyni i powiedział mu: oto zostałeś uzdrowiony. Nie grzesz więcej, aby nie stało ci się coś gorszego. Sadzawka Betesda, dosłownie dom miłosierdzia. I to, co tam miało miejsce, jest obrazem czasów starotestamentowych. Ludzie dotknięci różnymi chorobami, którzy się tam znajdowali, musieli mieć siłę, aby dostać się do uzdrawiającej wody. Lecz by nią dysponować, wpierw musieliby zostać uzdrowieni. Podobnie było z zakonem. Mógł on dać życie tylko temu, kto wypełni jego żądania. Dowiadujemy się o tym z listu do Galacjan, 3 rozdziału, 12 wersetu. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Lecz nikt nie mógł tego dokonać, nie otrzymawszy wpierw życia z Boga. To, co zakon dawał na końcu, człowiek potrzebował już na początku. Można by zadać pytanie: dlaczego pośród tak wielu ułomnych, ślepych i chromych Pan Jezus zainteresował się tylko tym jednym człowiekiem? Ponieważ, aby skorzystać z jego łaski, musi się jej pragnąć i potrzebować. Te dwa odczucia są wyraźnie podkreślone. W pytaniu Pana: czy chcesz być zdrowy? Oraz w odpowiedzi tego nieszczęśnika: nie mam człowieka. Ktoś zawsze wchodził do wody przed nim. Całe jego nędzne życie było jednym pasmem rozczarowań. Bez wątpienia kiedyś liczył na pomoc swej rodziny i przyjaciół, ale ci dawno już go opuścili. Musiało minąć aż 38 lat, zanim pozbył się wszelkich złudzeń. Teraz, kiedy nie ma już nikogo, kto by mu pomógł, może zwrócić się do Pana Jezusa. Mój przyjacielu,
Jeśli się jeszcze nie nawróciłeś, nie zwlekaj już dłużej, skoro wiesz, że jedynie Pan Jezus może cię zbawić. Ale czy naprawdę tego pragniesz?